Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Śladami Czterech Łap. Dzisiaj przychodzę do Was z aktualizacją przysmaków moich psiaków. Wszystkie przysmaki i mokre karmy trzymam tutaj. No już od jakiegoś czasu, jeśli oglądaliście poprzednie aktualizacje, to też już widzieliście tą szafkę. Kiedyś trzymałam w pudełku, w szufladzie, ale jednak właśnie taka forma mi się najlepiej sprawdza i najwygodniej mi się właśnie wyjmuje te poszczególne rzeczy. Możemy zacząć właśnie od mokrych karm, czyli od tej dolnej półki. Wczoraj przyszedł do nas zapas mokrej karmy z Animondy. Tutaj mamy właśnie 6 smaków. Wydawało mi się, że zamawiałam inny zestaw, ten bardziej taki, tak powiem, pospolity, bo tam było właśnie wołowina z łososiem i jakieś takie zwykłe, a tutaj są takie troszkę inne, no ale psiaki już też kiedyś jadły te karmy i im smakowały, więc mieliśmy tutaj 24 puszki, te 400 gramowe, ale wczoraj już jedna została zjedzona. No i tutaj na przykład mamy karmę z indykiem. No i psiakom służy ta karma już naprawdę bardzo długo i raczej nie będziemy jej zmieniać. Tutaj mam też takie pojedyncze mokre karmy, jakieś takie bardziej przekąski. No i na początku jest kiełbaska serowa z Meat & Treat. Jest to właśnie seria firmy Meatloaf. Jakoś ona już bardzo długo u nas leży, ma jeszcze co prawda datę, no ale nie wiem, niedługo ją musimy otworzyć. Mamy jeszcze tutaj kiełbaskę z Miralsa o smaku wołowiny. Ona ma 200 gramów, też jej jeszcze nie otwieraliśmy, a mamy ją już, nie wiem, z 3 miesiące chyba. Tutaj mamy jeszcze dwie takie saszetki, jedna jest z Ice Pole, a druga z Fish for Dogs. Ta jest akurat tutaj z łososiem, a ta z dorszem może? Tak, z dorszem. Tutaj z mokrych karm mamy jeszcze taką tackę z FedExpert z serii Raw Paleo, czyli tej, co Luna je suchą karmę. Tutaj akurat mamy smak indyka. Zamówiłam kiedyś ją na 4 łapy na test, ale jeszcze jakoś nie miałam okazji jej otworzyć. Z mokrych karm mamy tutaj jeszcze taką 200-gramową puszeczkę wiejskiej zagrody o smaku kaczki i gruszki. No i mamy tutaj jeszcze suchą karmę Lunki. No i jest to Raw Paleo. Tutaj akurat o smaku wołowiny, ale je też z indykiem. Tutaj otwarłam ten worek. No i troszkę już przesypałam i niedługo będziemy musieli jej domówić suchą karmę, no ale w sumie taki woreczek jej nawet wystarcza na dość spory okres czasu, bo ona suchą karmę je tylko trochę na kolację, bo tak to no je po prostu mokrą. No i już możemy się przenieść tutaj do smaczków. Luneńka tutaj przez cały czas obserwuje, czy przypadkiem nie chciałabym jej dać żadnego smaczka. Tutaj przeniosłam kadr na bok, żeby łatwiej było Wam pokazywać te rzeczy. Na początek mamy próbki karmy. Jedna jest z paki zwierzaka. Ona jest akurat o smaku łososia i słodkich ziemniaków. I ją dostaliśmy w prezencie ze sklepu 4 łapy. Właśnie również jak tą z Perro. Też dostaliśmy tą próbkę w prezencie i ona jest akurat o smaku kaczki z batatami. No i też ma takie małe granulki. I najpierw może Wam pokażę gryzaki. Tutaj mamy takie patyczki z dorsza 100 gramów. Ja już je wczoraj otworzyłam i psiaki dostały. Lady dostała całego takiego gryzaka, Luneczka taką 1/3, bo gdzieś była na boku. No i Luna czasami sobie normalnie je gryzie, a czasami muszę je rozmiękczyć w gorącej wodzie, żeby po prostu zrobiły się takie, wiecie, no takie łatwe do pogryzienia. Wczoraj na przykład jej musiałam, bo akurat nie miała ochoty tego gryźć. A jak jej namoczyłam, to zjadła ze smakiem. Ona ogólnie uwielbia wszelkiego rodzaju ryby i gryzaki związane właśnie z rybami. Tutaj mamy makaron wieprzowy, również z firmy Vector Food. Psiaki kiedyś miały taki, tylko że z Macet i nie wiem, pewnie z jakiejś innej firmy też, a z Vector Fooda mi się wydaje, że jeszcze nie miały, ale myślę, że powinno im tam zasmakować. Co do Lady mam pewność, że to będzie jej smakować, ale myślę, że Lunce też powinno.
Jeśli chodzi o Vector Food, to mamy tutaj jeszcze taką wielką stopę indyczą suszoną. Kupując ją, myślałam, że to będzie taka mała stopka, ale no bo pisało stopka indycza, no to sobie wyobraziłam taką trochę większą od kurzej. No ale przecież indyki to tutaj mają takie duże raśpelki. Także no, Lady na pewno to zje z chęcią, no ale nie wiem, jakoś to... No, na razie tego nie otwieram. Dalej mamy takie gruzaki z firmy Petmex. Krokiet rolowany. Dwie sztuki. To jest właśnie coś w stylu tych krokietów wieprzowych z macet i Lady też je bardzo lubiłam. No one nawet wyszły chyba korzystniej cenowo, a mają właśnie podobny smak, skład. I wzięłam też takie chrupki ze skóry wieprzowej, 50 gramów. I to jest właśnie coś podobnego do tego krokieta, tylko bardziej takie małe kawałki. Chyba 4 są takie chrupki. Mamy jeszcze serek himalajski z Renske i to jest ten najmniejszy, jaki mają dostępny. Ja go już kupiłam z pół roku temu. One mogą długo leżeć, bo one od daty produkcji chyba aż 3 lata. No ale Luna nie lubi takich mega twardych gryzaków. Lady już jadła kiedyś serek himalajski, tylko z firmy, to była firma Four Dogs i bardzo jej smakował ten serek i męczyła chyba się z nim z 2 tygodnie. No ale ja bym też chciała zobaczyć, czy Lunce posmakuje, więc nie wiem, ja na przykład nie mam mikrofali, bo wiem, że można ten serek włożyć do mikrofali i wtedy tak napęcznieje i powinien być chyba bardziej chrupki, no ale może jakąś tak na parze się uda od wrzątku czy coś, no bo chciałabym, żeby Lunka spróbowała takiego serka. No i teraz możemy już przejść do przekąsek i takich treningowych smaczków, bo z gryzaków to już było na tyle. No i tutaj mamy na przykład takie kabanoski z Alpha Spirit. Kiedyś bardzo dużo mieliśmy smaczków i gryzaków z tej firmy, no ale teraz raczej już kupujemy jednak inne. I tutaj mamy chyba 2 smaki, bo jedne są jaśniejsze, drugie ciemniejsze. Nie wiem, jakieś porównanie może mi się uda. O. Nie mam pojęcia, jakie to są smaki, bo na tych kabanosach nie piszę. No ale coś pewnie dziczyzna, może wołowina. No i mamy 7 takich patyczków. Mamy jeszcze tutaj taki pasztet z wątróbki z firmy Lovidog. My już mieliśmy ten pasztet, Luna kocha ten pasztet, Lady w sumie też. No także musiałam kupić im następny. Tutaj mamy też takie treningowe smaczki z Wolfa, są tu kawałki kaczki. No i Luneczka tutaj mi nie daje nagrywać, bo mi tutaj warczy, szturcha mnie łapką, że chce dostać, więc jej uzupełnię tą zabaweczkę. Mi trzeba wleciało. I jej dam na korytarzu, żeby mi tutaj już nie prosiła o smaczki. Okej. Okay. Jeśli chodzi o Wolfa, to tutaj mam jeszcze takie malusieńkie kawałki sandwichów, które zostały gdzieś tam na spodzie. No bo my mamy takie smaczki właśnie, gdzieś je trzymamy tak na wierzchu, gdzieś w ganku, na korytarzu. Że jak na przykład chcemy przywołać pieski do domu, bo gdzieś tam się właśnie kręcą koło bramy, jak ktoś chce wjechać, no to wtedy się przydają takie, żeby je nagrodzić, jak przyjdą na zawołanie. No i tutaj jest akurat resztka. I tu były akurat o smaku kurczaka i dorsza. No i mam jeszcze jedne zamknięte sandwicze, bo sandwicze to są chyba ogólnie ulubione takie przekąski moich psiaków. I one są o smaku tutaj kaczki i dorsza. Jeszcze nieotworzone. No i mamy też takie kabanosy z Winstona. Ja akurat kupiła moja mama, ale one się też przydają gdzieś tam. Leżą na wierzchu zawsze jako nagroda dla psiaków, taka raz na jakiś czas. I tutaj nam zostały takie 2. Z otwartych smaczków mamy jeszcze takie kiełbaski ze sytej michy. Zostały nam 2 sztuki. Luna ich w sensie może lubi, ale ona nie ma jak ich zjeść, bo są dla niej za twarde. Więc Lady zjadła całą paczkę, ale tutaj jeszcze 2 nam zostały.
I z otwartych mamy tutaj jeszcze takie dentiki z macedu. My je kiedyś dostaliśmy gdzieś tam w gratisie i one są otworzone. Zostały jeszcze dwa. Lady chyba dostała jednego, bo ona ewentualnie tam lubi, więc raz na jakiś czas można coś takiego mniej zdrowego dać. A tak to jednego dałam jeszcze psiakowi mojej babci. No i z takich smaczków jeszcze mamy tutaj z Mister Doga takie paski połowa. Raz na jakiś czas nic się pieskowi nie stanie. No i tutaj gdzieś tam dostaliśmy, nie wiem, wygraliśmy w konkursie i dostaliśmy jako taki dodatek jeszcze takiego też dentika z Puriny. Pewnie też dam Azorowi. Tutaj mamy jeszcze ciasteczka, takie traserki z nadzieniem z firmy Four Dogs. Są one z dodatkiem poroża jelenia. My mieliśmy właśnie... dostaliśmy do testów kilka paczek tych smaczków, plus serek himalajski. Serek Lady bardzo posmakował, ciasteczka w sumie też jej smakują. Luneczce raz na jakiś czas też zje, bo jak za często, no to nie chciała jej za bardzo jeść, ale właśnie one są fajne, bo są wzbogacone w... te akurat są właśnie w te poroże jelenia i poprawiają ogólną kondycję. No i posiadają komplet aminokwasów i kolagen. Także też można na przykład dorzucić psiakowi do obiadku. No i mamy tutaj jeszcze takie małe sandwicze z Dokas. One są co prawda dla kotów, ale nadają się również dla psów. My już kilka razy je kupowaliśmy, one są dostępne na Zooplusie. No i też psiakom bardzo smakują. I mamy tutaj jeszcze jedne smaczki dla kotów, bo je zamówiłam dla Astrid, no ale akurat jak przyszła paczka, to w ten sam dzień właśnie przyjechał pan po nią, bo właśnie pewnie, no jeszcze nie mówiłam, ale właśnie Astrid już znaleźliśmy domek. No ale zamówiłam mokrą karmę i smaczki i nie mieliśmy jak dać temu panu, no bo nie było jeszcze u nas tej paczki, więc tą mokrą karmę mam gdzieś tam schowaną, w razie jakbym, nie wiem, kiedyś jeszcze znalazła kota, albo ją oddam do schroniska, jeszcze zobaczę. No i tutaj mamy takie kółeczko, nie wiem, może będzie to się nadawało dla psów, zobaczę, co tutaj mamy w składzie. No, myślę, że nawet psiakowi można podać, bo tutaj nie ma żadnych takich, nie wiem, koci miętki czy takich innych rzeczy. I tutaj kolejne smaczki niby dla kotów, ale nadają się dla psiaków, bo to są liofilizowane krewetki z firmy Trixie. Jest tutaj ich tylko 25 gramów, patrząc na wagę, ale jest tutaj całe opakowanie, no bo one są naprawdę bardzo lekkie. My kiedyś mieliśmy takie wielkie krewety i lunce szczególnie bardzo posmakowały, ale jeszcze takich malutkich nie mieliśmy. No i będziemy właśnie testować. Tutaj z Dogwaya mamy takie, takie gryzaczki z wołowiną i marchewką. Pieski ogólnie lubią, ale jeszcze jakoś ich nie otwierałam. Miały już kilka razy i można je też łatwo pokroić na takie małe, treningowe smaczki. Tutaj mamy jeszcze smaki zwierzaka z serii Pepe, takie kawałki kaczki. Psiaki lubią właśnie tą serię, ale kaczki jeszcze nie miały. Ona ma ogólnie świetny skład, bo tutaj mamy 99% mięsa i 1% gliceryny. Dalej mamy jeszcze kurze wątróbki z wiejskiej zagrody. My je dostaliśmy kiedyś w gratisie do karmy, razem z taką, z kawałkami ryby, z tego co pamiętam. No i też te z wiejskiej zagrody smaczki też psiaki bardzo lubią. I jest chyba tutaj ostatnie przysmaki, jakie mamy, to są filety z kurczaka z firmy Haben Miał, pół kilograma. My mieliśmy kilka z Haben Miała, mieliśmy właśnie takie paski z dziczyzny i jeszcze mieliśmy takie kostki zawinięte mięsem, ale te kostki akurat oddawaliśmy do schroniska. My ogólnie dość dawno dostaliśmy właśnie te, wygraliśmy kiedyś w konkursie te smaczki, no ale jeszcze jakoś nie miałam okazji ich otworzyć, więc jakoś u nas leżą, ale myślę, że psiakom bardzo posmakują. Jeszcze mam tutaj kilka opakowań do Denka, więc nagram też w tej aktualizacji. No i tutaj mieliśmy takie gryzaki z Wolfa o smaku tuńczyka. Bardzo smakowały Lady. Luneczka chyba zjadła jednego, no ale z trudem zjadła, bo na takich twardych rzeczy to za bardzo nie umie jeść. No i tutaj właśnie mamy te
Mamy opakowanie po tych smaczkach, co tutaj została nam reszteczka. No bo ja je kupuję dość często, bo psiaki po prostu je uwielbiają. Dalej mamy takie tutaj jagnięcinę z doktora Claudersa. Ona ma naprawdę świetny skład, bo jest to 100% mięso jagnięce. No to nie są najtańsze smaczki, sama z siebie nie wiem, czy bym je kupiła, ale my je właśnie dostaliśmy w boksie. W sensie, że po prostu pokryłam koszty boksu, a w środku były niespodzianki. No i myślę, że ponownie kiedyś jeszcze raz kupię, bo naprawdę bardzo posmakowały psiakom. No i tak samo posmakowały im te smaczki z Rosie's Farm. My je dostaliśmy w gratisie, jak zamawialiśmy mokrą karmę. One mają akurat tutaj taki, no, średni ten skład. Ale naprawdę psiakom bardzo posmakowały i były właśnie bardzo aromatyczne. Nawet był test tych smaczków na kanale. Dalej mamy tutaj te paski wołowe, też psiakom bardzo posmakowały. Spaghetti z macet też bardzo lubią. Sushi, kaczka, ryba to są właśnie w takim top 3 ulubionych smaczków. Razem tutaj z sandwichami. Tutaj mieliśmy próbkę takich liofilizowanych kawałków wieprzowiny i my już kiedyś mieliśmy jeszcze raz taką i bardzo psiakom smakują te smaczki. Tutaj były jeszcze takie kostki z fish for dog, no i też lubią. Luneczka ma problem troszkę z jedzeniem ich, ale Lady jak najbardziej sobie zjada. No i tuńczyk z wiejskiej zagrody też smakował. I ostatnia rzecz to tutaj worek po karmie Raw Paleo. Miałam jeszcze worek po tej karmie tylko w wersji indyka i on był 3 razy większy, no ale już wyrzuciłam, bo nie chciałam zostawiać takiego dużego. No i to z Luny stała karma, a jeśli chodzi o Lady karmę, no to ona je wiejską zagrodę, indyk z jagnięciną, ale kupuję jej w 9-kilogramowych workach, także no tutaj Wam nie pokazuję, bo ja ją mam przesypaną już. Za oknem typowa jesienna pogoda, na zmianę kropi i leje. Chciałam wyjść psiakami na spacer, no ale niestety pogoda nam na razie nie pozwala, bo przed chwilą tak lunęło, że ciężko by było normalnie sobie iść. Także no niestety dzisiaj spacerek na razie się nie uda, może później się troszkę poprawi ta pogoda, no ale ja już się będę z Wami żegnała. No jeżeli filmik Wam się spodobał, to będę bardzo wdzięczna za łapki w górę. Także do zobaczenia!